witam w 879 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Dariusza Sagana pod tytułem Teoria inteligentnego projektu a ewolucjonizm. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Wprowadzenie. Teoria inteligentnego projektu głosi, że pewne zjawiska biologiczne i kosmiczne zostały zaprojektowane przez istotę inteligentną, która może być nadnaturalna, na przykład Bogiem, rozumianym teistycznie lub deistycznie, ale i naturalna, będąca bytem fizycznym, pochodzącym albo z naszego wszechświata, albo spoza niego. O projekcie mają świadczyć dostrzegalne w tych zjawiskach określone wzorce, takie jak wyspecyfikowana złożoność i nieredukowalna złożoność. Teoria inteligentnego projektu ma być naukową alternatywą dla koncepcji naturalistycznych, które nie postulują udziału inteligencji w historii świata przyrody. Najczęstszym zaś celem ataków zwolenników tej teorii, którzy w latach 90. minionego wieku utworzyli nieformalną grupę o nazwie Ruch Inteligentnego Projektu, jest neodarwinizm. Pośród głosów krytycznych względem teorii inteligentnego projektu często pada stwierdzenie, że jest ona koncepcją antyewolucjonistyczną. Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, na ile teza ta odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy. Czy teoretycy projektu wykluczają ewolucję jako taką, czy też tylko jakiś jej szczególny rodzaj? Terminy ewolucjonizm i ewolucja są wieloznaczne. Według jednej z najogólniejszych definicji, ewolucjonizm jest doktryną mówiącą, że wszechświat, włączając materię nieorganiczną i organiczną we wszystkich jej przejawach, jest wytworem stopniowego i progresywnego rozwoju. Dalej mówi się o ewolucji kosmicznej lub gwiezdnej, czyli o ewolucji wszechświata, gromad galaktyk, gwiazd czy układów słonecznych. Zachodzi też ewolucja fizyczna, postępująca od osobliwego stanu Planka poprzez cząstki elementarne, potem jądra atomowe i atomy pierwiastków. Następnie można wymienić ewolucję geologiczną, oznaczającą proces kształtowania się wnętrza i powierzchni Ziemi, ewolucję biochemiczną, abiogenezę, czyli ewolucję materii nieożywionej w ożywioną, ewolucję biologiczną, to jest proces przekształcania się organizmów żywych w inne formy życia, od organizmów jednokomórkowych po człowieka, oraz ewolucję psychospołeczną, zachodzącą w sferze jednostkowego i zbiorowego życia ludzkiego. Do tego można jeszcze dorzucić, co i tak nie wyczerpuje wszystkich możliwych znaczeń ewolucji, ewolucję elektroniczną, czyli proces oparty na algorytmach genetycznych wykorzystywany w informatyce do projektowania urządzeń elektronicznych i uważany za analogiczny do ewolucji biologicznej. Formy ewolucji dopuszczane i wykluczane przez teorię inteligentnego projektu. Z perspektywy większości zwolenników teorii inteligentnego projektu, największe kontrowersje budzi zagadnienie abiogenezy i ewolucji biologicznej, podczas gdy inne formy ewolucji są przez nich na ogół akceptowane. A więc spór między teoretykami projektu a ewolucjonistami dotyczy w głównej mierze ewolucji zachodzącej w sferze przyrody ożywionej, abiogenezie, która jest odrębna od procesu rozwoju różnych form organizmów żywych, nie przypisuje się różnych znaczeń. Mówi się raczej o różnych scenariuszach. Jeśli natomiast chodzi o ewolucję biologiczną, w jej ramach wyróżnić można jeszcze kilka kolejnych znaczeń terminów ewolucjonizm i ewolucja. Teoretycy projektu Stephen Mayer i Michael Newton Keyes wyróżniają 6 podstawowych sensów ewolucji, używanych przez współczesnych biologów i istotnych, zwłaszcza w kontekście sporu o czynniki kierujące rozwojem życia, oceniając przy okazji, oczywiście z własnego punktu widzenia, które rodzaje ewolucji są dobrze potwierdzone, a które bardziej kontrowersyjne. 1. Ewolucja jako zmiana w czasie. Ten sens słowa ewolucja stosowany jest w każdej dziedzinie nauk przyrodniczych i właściwie w każdej dziedzinie wiedzy. Oznacza po prostu, że świat nie jest statyczny. Następuje historyczna progresja lub ciąg różnych zdarzeń, zmian. Nikt nie ma wątpliwości, że taki proces zachodzi i wpływa. Ewolucja jako zmiana częstotliwości występowania alleli w puli genetycznej populacji. 2. Jest to obserwowana zmienność w obrębie gatunku, nazywana też mikroewolucją. Ewolucja w tym sensie nie jest przedmiotem sporów. 3. Ewolucja jako ograniczona wspólnota pochodzenia.
oznacza, że różne odmiany podobnych organizmów w obrębie poszczególnych gatunków, rodzajów czy rodzin, ale wyższych jednostek taksonomicznych już nie, są powiązane z wspólnym pochodzeniem, wyewoluowały ze wspólnego przodka. Jest to idea niekontrowersyjna, akceptowana nawet przez tradycyjnych kreacjonistów. 4. Ewolucja jako mechanizm prowadzący do ograniczonych zmian w procesie dziedziczenia z modyfikacjami, czyli tworzący ograniczoną wspólnotę pochodzenia. W tym znaczeniu ewolucja oznacza mechanizm generujący zmienność morfologiczną. W określonych granicach mechanizm ten to w głównej mierze dobór naturalny, działający na rezultaty przypadkowych zmian. Istnieje dyskusja co do stopnia zmian, jakie mechanizm ten jest w stanie wytworzyć, zwłaszcza jeśli chodzi o tak duże zmiany jak te potrzebne do powstania nowych narządów lub planów budowy ciała. 5. Ewolucja jako uniwersalna wspólnota pochodzenia. Takie rozumienie ewolucji jest równoznaczne z ideą, że wszystkie organizmy żywe, istniejące w przeszłości i obecnie, wywodzą się ostatecznie od jednego lub co najmniej kilku wspólnych przodków, co Darwin obrazował za pomocą diagramu rozgałęziającego się drzewa życia. Pogląd ten nazywany jest monofiletyzmem, a ewolucji w tym sensie odpowiada też pojęcie makroewolucji. Kryje się tutaj założenie, że możliwy jest dowolny stopień zmian morfologicznych od organizmów najprostszych do najbardziej złożonych. Coraz większa liczba naukowców zaczyna kwestionować prawdziwość tej koncepcji, opowiadając się za polifiletyzmem, czyli oddzielnym pochodzeniem licznych grup organizmów, których nie łączą więzy pokrewieństwa z innymi grupami. Odrzucenie uniwersalnej wspólnoty pochodzenia nie musi jednak iść w parze z odrzuceniem ograniczonej wspólnoty pochodzenia, jak w znaczeniu trzecim. 6. Ewolucja jako teza o ślepym zegarmistrzu. Określenie teza o ślepym zegarmistrzu wprowadził teoretyk projektu Philip Johnson, zaś pojęcie ślepego zegarmistrza pochodzi z książki Richarda Dawkinsa, która zawiera je już w samym tytule. Jest to klasyczna teza darwinowska, stanowiąca również trzon współczesnego neodarwinizmu, wedle której wszystkie bez wyjątku nowe formy życia powstają na skutek działania nieinteligentnych, niekierowanych, nie mających celu materialnych mechanizmów, pośród których główną rolę odgrywa dobór naturalny, działający na rezultaty przypadkowej zmienności. Tak rozumiany mechanizm ewolucji nie ma żadnego ograniczenia i w zasadzie może wytworzyć każdą zmianę morfologiczną, prowadząc do uniwersalnej wspólnoty pochodzenia, a więc ewolucja w tym sensie jest również makroewolucją. Podobnie jak w przypadku uniwersalnej wspólnoty pochodzenia, coraz większa liczba naukowców wyraża zwątpienie w moc twórczą mechanizmu darwinowskiego. Nie oznacza to jednak, że mechanizm ten należy odrzucić całkowicie, ponieważ może działać w pewnym ograniczonym zakresie, jak w sensie czwartym. Pierwsze cztery znaczenia ewolucji, 3 i 4 w mniejszym lub większym stopniu, są dla teoretyków projektu do zaakceptowania. Żaden z nich nie wątpi, że następuje zmiana w czasie i zmienność częstości alleli w puli genetycznej, ani że przynajmniej pewne grupy organizmów są ze sobą spokrewnione i że dobór naturalny oraz przypadkowe zmiany odegrały może nawet dużą rolę w procesie ich różnicowania. Zwróćmy uwagę, że w przypadku akceptacji ewolucji w znaczeniach 2, 3 i 4 przez teoretyków projektu chodzi o zgodę na zachodzenie ślepych, niewymagających inteligentnego kierownictwa procesów naturalnych. Natomiast w przypadku sensu pierwszego, zgoda ta może być tylko częściowa. W kontekście tych czterech znaczeń z całą pewnością nie można uznać, że teoria inteligentnego projektu jest antyewolucjonizmem. Inaczej sprawa wygląda z uniwersalną wspólnotą pochodzenia i tezą o ślepym zegarmistrzu. Większość teoretyków projektu wyraża sceptycyzm wobec koncepcji uniwersalnej wspólnoty pochodzenia. Nie wszyscy jednak teoretycy projektu muszą tę teorię odrzucać. Michael Bay na przykład akceptuje ją, podobnie jak Michael Denton, który co prawda sam nie uważa się za teoretyka projektu, ale niewątpliwie może być za takiego uznany. Argumentuje bowiem, że w przyrodzie istnieje empiryczny, wykrywalny, inteligentny projekt. Odrzucenie uniwersalnej wspólnoty pochodzenia nie jest w ramach teorii inteligentnego projektu koniecznością, bowiem przyjęcie faktu, że wszystkie organizmy żywe wywodzą się od wspólnego przodka, nie implikuje mechanizmu ich dywersyfikacji. Jest zatem możliwe, że rozwojem organizmów od pierwszej formy życia kierował czynnik inteligentny, czy to bezpośrednio wprowadzając z czasem pożądane mutacje, czy też działając za pośrednictwem praw precyzyjnie zaprogramowanych dla osiągnięcia zamierzonego celu. Tę drugą możliwość można zilustrować na przykładzie bilardzisty. Wprawny bilardzista potrafi w taki sposób uderzyć jedną kulę bilardową, by tak uruchomiony łańcuch przyczyn i skutków doprowadził do wbicia wielu
wielu innych kul do otworów w stole. Końcowego zaobserwowanego efektu nie jesteśmy w stanie wyjaśnić wyłącznie działaniem ślepych sił przyrody, mimo iż interwencja celowo działającej istoty, precyzyjny dobór warunków początkowych nastąpiła tylko na początku owego łańcucha przyczyn i skutków. Podobnie mogłoby być w przypadku zjawisk biologicznych. Jak wskazuje teoretyk projektu William Dembski, jeśli tylko uznawana jest potrzeba udziału przyczyny inteligentnej, to teoria inteligentnego projektu jest spójna ze stopniowym tworzeniem się nowych form życia ze starych, a nawet nie narzuca ograniczeń na stopień zmiany ewolucyjnej. Jego zdaniem teoria inteligentnego projektu odróżnia od naturalistycznego ewolucjonizmu nie to, czy organizmy wyewoluowały albo w jakim stopniu uległy ewolucji, lecz to, co odpowiada za ich ewolucję. To prowadzi do problemu o tezy o ślepym zegarmistrzu. Nikt związany lub choćby kojarzony z ruchem inteligentnego projektu jej nie utrzymuje. Nawet ci akceptujący uniwersalną wspólnotę pochodzenia jak Bay i Denton, według nich żaden niekierowany czy niezaprogramowany przez istotę inteligentną ślepy proces naturalny nie jest w stanie wytworzyć skomplikowanych i specyficznych struktur biologicznych. Przynajmniej tych, których powstanie wymaga znacznych innowacyjnych przekształceń, choć i w tej kwestii panują różne opinie. Każdy teoretyk projektu argumentujący na rzecz tezy, że rozwój organizmów żywych wymaga zaangażowania przyczynowości inteligentnej, z konieczności musi odrzucać neodarwinizm jako wyjaśnienie wszystkich zmian biologicznych, który taką przyczynowość przynajmniej na gruncie biologii wyklucza. Przytoczmy wypowiedź Darwina, która sugeruje, że mechanizm doboru naturalnego jest substytutem świadomego, inteligentnego projektu. Projektanta. Słowa bym nie powiedział w obronie teorii doboru naturalnego, gdyby w którymkolwiek stadium powstawania gatunków potrzebna była jakaś cudowna interwencja. Jeden z ojców neodarwinizmu, Ernst Mayr, stwierdza to wyraźnie. Przełomowe znaczenie zasady doboru naturalnego polega na tym, że pozwala ona zrezygnować z odwołania się do przyczyn celowych, czyli jakichś teleologicznych sił prowadzących do określonego z góry celu. Darwinizm odrzuca wszelkie zjawiska i przyczyny nadprzyrodzone. Teoria ewolucji drogą doboru naturalnego tłumaczy przystosowanie i zróżnicowanie świata w sposób czysto materialistyczny. Nie wymaga to Boga jako stwórcy ani projektanta. Dodajmy, że biologiczna teoria inteligentnego projektu jest antagonistyczna nie tylko względem neodarwinizmu, ale i w stosunku do wszelkich innych całkowicie naturalistycznych teorii rozwoju biologicznego. Można by więc uogólnić tezę o ślepym zegarmistrzu tak, aby obejmowała możliwość, że to jakiś niedarwinowski mechanizm przyrodniczy jest głównym motorem naturalistycznej ewolucji. Na podstawie powyższych rozważań można wnosić, że teoria inteligentnego projektu jest z gruntu antydarwinowska i tak zazwyczaj przedstawiają ją sami zwolennicy. Ściśle rzecz biorąc, nie jest to jednak zupełnie trafne. Teoretykiem projektu może być ktoś, kto dostrzega w świecie przyrody ślady zaprojektowania, ale nie jest powiedziane, że ślady te muszą być widoczne w procesie rozwoju biologicznego. Możliwość jest znacznie więcej. Francis Crick uważał na przykład, że pierwsze życie na Ziemi pojawiło się przy udziale inteligencji pozaziemskiej, ale dalszym jego rozwojem kierował już mechanizm darwinowski. Crick stwierdził, jeżeli wątpisz w moc doboru naturalnego, twoją duszę może uratować lektura książki Dawkinsa, Ślepy zegarmistrz. Podobnie jakiś nadnaturalny projektant mógł stworzyć pierwszą komórkę, z której nowe formy życia wyewoluowały drogą doboru naturalnego. Teoretyk projektu może także widzieć projekt jedynie w subtelnym zestrojeniu praw i stałych fizycznych, zapewniających warunki dla istnienia życia w naszym wszechświecie. Ale akceptować darwinowskie albo jakieś inne naturalistyczne wyjaśnienie rozwoju życia, za jeszcze inną opcją opowiada się Michael Denton. W jego ujęciu wszechświat został zaprojektowany jako całość, a świadectwa projektu nie doszukuje się on bezpośrednio w rozwoju biologicznym, na przykład w przeciwieństwie do Bayego, twierdzi on, że rozwój ten charakteryzował się ciągłością i przebiegał naturalistycznie, choć głównym jego motorem nie był mechanizm darwinowski, lecz w fakcie, że prawa i własności wszechświata tworzą system dostosowany tak, by powstało inteligentne życie identyczne lub bardzo podobne do Homo sapiens. Bliższe prawdzie jest zatem twierdzenie, że teoretycy projektu na ogół kwestionują adekwatność mechanizmu neodarwinowskiego. Sporną kwestią dla teoretyków projektu nie jest to, czy ewolucja w ogóle
zachodzi, lecz jak ona zachodzi, co nią kieruje. Tu uwidaczniają się dwa inne, ogólniejsze znaczenia ewolucji. W broszurach amerykańskiej National Academy of Sciences można przeczytać, że naukowcy w istocie dyskutują nad tym, jak ewolucja nastąpiła, a nie czy nastąpiła. Jest to rozróżnienie na fakt ewolucji i teorię ewolucji. Fakt ewolucji jest niezaprzeczalny. Spór toczy się natomiast o teorię ewolucji, to znaczy jej mechanizm, tempo i tym podobne. Jak pisał Stephen Jay Gould, ewolucja jest teorią, jest także faktem. Fakty zaś i teorie to dwie różne rzeczy, a nie szczeble w hierarchii wzrastającej pewności. Fakty to dane o świecie, teorie to struktury idei, które te fakty wyjaśniają i interpretują. Fakty nie znikają, gdy naukowcy debatują nad rywalizującymi ze sobą teoriami, mającymi je wyjaśnić. Einsteinowska teoria grawitacji zastąpiła teorię newtonowską, ale jabłka nie zawisły w powietrzu, czekając na rozstrzygnięcie sporu. A istoty ludzkie wyewoluowały ze swoich przodków, małp, człekokształtnych, niezależnie od tego, czy zadziałał tu mechanizm zaproponowany przez Darwina, czy jakiś inny, który dopiero zostanie odkryty. Teoretycy projektu proponują zachować jednak ostrożność w kwestii tego, jaką ewolucję można uznać za fakt. Jeżeli w grę wchodzi mikroewolucja, czyli zmiany istniejących struktur w ograniczonym zakresie, obejmującym takie zjawiska jak uzyskiwanie odporności na różne związki chemiczne przez wirusy, bakterie czy owady, albo przystosowywanie się mechanizmów do środowiska drogą doboru naturalnego, ewentualnie specjację oraz zmienność w obrębie rodzajów i rodzin, to wszyscy się zgodzą, że ewolucja jest dobrze potwierdzonym faktem. Gdy jednak ewolucjoniści twierdzą, że takim faktem jest makroewolucja, rozumiana jako uniwersalna wspólnota pochodzenia, interpretowana naturalistycznie lub nie, w połączeniu z pełną akceptacją neodarwinizmu bądź bez niej, to większość teoretyków projektu zaprzeczy, że koncepcje te mają mocne potwierdzenie empiryczne. Teoretycy projektu zwracają również uwagę, że ewolucjoniści, próbując wykazać słuszność swoich szeroko zakrojonych test, często popełniają błąd ekwiwokacji, mieszając sensy terminu ewolucja, stwierdzając na przykład, że ewolucja w sensie makroewolucji jest tak dobrze potwierdzona, że nie można w nią wątpić. Wskazują przeważnie na przytłaczające świadectwa zaobserwowanych zmian mikroewolucyjnych, co zdaniem teoretyków projektu świadczy o tym, że ewolucjoniści dokonują nieuzasadnionej ekstrapolacji. Na gruncie biologii teoria inteligentnego projektu oferuje zakazaną w naturalistycznie pojmowanej nauce możliwość eksplanacyjną, w ramach której aktywność inteligencji łączy się z działaniem ślepych procesów naturalnych. Nie zastępuje ich całkowicie, a raczej dopełnia. Stwierdza się na przykład, że kluczowe twierdzenie hipotezy ID nie głosi, że dobór naturalny nie wyjaśnia niczego, ale że nie wyjaśnia wszystkiego. Możliwe jest zachowanie kluczowych elementów darwinizmu, wspólnoty pochodzenia, doboru naturalnego i losowych mutacji, ale zazwyczaj z pewnymi ograniczeniami, które rekompensuje czynnik inteligentny. Michael Bay na przykład akceptuje uniwersalną wspólnotę pochodzenia, aczkolwiek dostrzega słabości mechanizmu darwinowskiego. Świadectwa na rzecz uniwersalnej wspólnoty pochodzenia wydają się przekonujące. Istnieją także liczne świadectwa, że losowe mutacje i dobór naturalny mogą wspólnie w znaczący sposób wpływać na zmienność organizmów żywych. Istnieją jednak mocne świadectwa, że możliwości losowych mutacji są niezmiernie ograniczone. Losowe mutacje stanowią zupełnie adekwatne wyjaśnienie pewnych cech życia, ale innych już nie. Świat postulowany przez teoretyków projektu jest po prostu nieco bardziej skomplikowany, przyczynowo, ale i zawiera w sobie pod niektórymi względami okrojony świat biologów ewolucyjnych. Teoria inteligentnego projektu stanowi dobre wyjaśnienie dla wielu układów biochemicznych, ale powinniśmy być ostrożni. Teorie te można znaleźć, należy rozpatrywać w kontekście, nie usiłuje ona wyjaśnić wszystkiego. Żyjemy w złożonym świecie, w którym może zdarzyć się dużo różnych rzeczy. Rozważając, w jaki sposób rozmaite skały przybrały swój obecny kształt, geolog może brać pod uwagę cały wachlarz czynników: deszcz, wiatr, przemieszczanie się lodowców, aktywność mchów i porostów, aktywność wulkanów, wybuchy jądrowe, uderzenia asteroidów,
lub rękę rzeźbiarza. Na kształt jednej skały mógł wpłynąć zasadniczo jeden mechanizm, a na kształt drugiej inny. Podobnie biologowie ewolucyjni uznają, że na rozwój życia mogą wpływać liczne czynniki: wspólne pochodzenie, dobór naturalny, migracja, liczebność populacji, zasada założyciela, wpływy związane z ograniczoną liczbą organizmów, które dały początek nowemu gatunkowi, dryf genetyczny, rozprzestrzenianie się neutralnych, nieselekcjonowanych mutacji, przepływ genów, włączenie genów do populacji z populacji odseparowanej, sprzężenie, występowanie dwóch genów w tym samym chromosomie i wiele innych. Fakt, że niektóre systemy biochemiczne zaprojektował pewien inteligentny czynnik, czy nie oznacza, że nie obowiązują, nie są powszechne, czy nie są zauważalne, ważne, żadne inne czynniki? Można mówić także o bogatszym wachlarzu narzędzi i strategii eksplanacyjnych teorii inteligentnego projektu w porównaniu z darwinizmem, którego wachlarz eksplanacyjny z kolei całkowicie zawiera się w teorii inteligentnego projektu. Stosunek teorii inteligentnego projektu do teistycznego ewolucjonizmu. Pozostaje jeszcze do przeanalizowania relacja teorii inteligentnego projektu do stanowiska zwanego teistycznym ewolucjonizmem. Oto jak pogląd ten przedstawiony został w broszurze National Academy of Sciences. Wiele religijnych osób, łącznie z wieloma naukowcami, utrzymuje pogląd, że Bóg stworzył wszechświat oraz rozmaite procesy kierujące fizyczną i biologiczną ewolucją, jak również, że dzięki tym procesom utworzyły się następnie galaktyki, nasz Układ Słoneczny i życie na Ziemi. To przekonanie nazywa się czasem teistycznym ewolucjonizmem i nie jest niezgodne z naukowymi wyjaśnieniami ewolucjonizmu. W rzeczywistości odzwierciedla ono niezwykły i inspirujący charakter fizycznego wszechświata, okazywanego przez kosmologię, paleontologię, biologię molekularną i wiele innych dyscyplin naukowych. Teistyczny ewolucjonizm akceptuje zatem wszystkie osiągnięcia współczesnej nauki, dodając jednak, że procesy naturalne, ewolucyjne zostały stworzone przez Boga, który posługuje się nimi jako metodą naszego dalszego procesu stwarzania. Wyróżnia się trzy główne sposoby boskiego działania w ewolucji. Jeden, Bóg kontroluje zdarzenia, które wydają się losowe. Zgodnie z tą propozycją Bóg może bezpośrednio działać w przyrodzie, wykorzystując zjawiska, o których mówi mechanika kwantowa i teoria chaosu. Zjawiska na poziomie kwantowym uważane są za losowe i nieprzewidywalne. Na przykład elektron znajdujący się na silnie wzbudzonej orbicie atomowej musi spaść na orbitę mniej wzbudzoną. Ale zwykle takich mniej wzbudzonych orbit jest kilka, a to, na którą elektron spadnie, nie jest niczym zdeterminowane. Istnieje tutaj zatem dowolność. Wykorzystując ten efekt, Bóg mógł wywoływać pożądane mutacje genetyczne. No, chyba na tym mu nie zależało. Kierując w ten sposób procesem ewolucji. Podobnie Bóg mógł kierować układami chaotycznymi, analogicznymi do systemu cyrkulacji powietrza, których zachowanie jest zależne od warunków początkowych, a niewielka zmiana tych warunków może wywołać bardzo odmienny skutek. Jest to tak zwany efekt motyla. Takie działanie Boga nie miałoby praw przyrody i byłoby niewykrywalne naukowo. Boga nie łamałoby, a zjawiska, przynajmniej ich część, które badaczom się wydają przypadkowe, w istocie nie są takie. Bóg zaprojektował system praw i przypadku. Według tego stanowiska Bóg nie ingeruje w przyrodę bezpośrednio, lecz stworzył wszechświat wyposażony w komplet zdolności do samoorganizacji i przekształcania się, w którym realizowały się wzbudowane możliwości, wliczając w to powstanie istot ludzkich, co nie oznacza jednak, że szczegółowy przebieg tego procesu był z góry ściśle określony. We wszechświecie, tym obok deterministycznych praw, istnieje autentyczna losowość, która jednak nie przeszkadza w realizacji boskich celów. Bóg wpływa na zdarzenia, nie sprawując nad nimi kontroli. Ten pogląd nazywany jest teologią procesu. Łączy on elementy dwóch poprzednich koncepcji. Wszechświat jest systemem praw i przypadku, ale Bóg aktywnie oddziałuje na wszystkie zachodzące w nim zdarzenia, pełniąc rolę uniwersalnego katalizatora, medium. Oddziaływanie Boga nie jest
jednak formą represyjnej kontroli zdarzeń, popychania ich, lecz czegoś w rodzaju perswazyjnego przyciągania, pobudzenia zdarzeń do tego, aby przebiegały zgodnie z wolą Bożą. Porządek naturalny nie ulega zakłóceniu. Należy zwrócić uwagę, że w poglądzie pierwszym ewolucjonizm nie ma charakteru darwinowskiego. Głównej roli nie odgrywają mutacje losowe, lecz kierowane. Pogląd trzeci zdaje się dopuszczać przypadkowość ewolucji, a jednak Bóg w pewien sposób kieruje tym procesem. Nie jest do końca jasne, jaki dokładnie zachodzi związek między ewolucją a Bogiem, natomiast drugi pogląd jest wyraźnie zgodny z darwinizmem. Motorem ewolucji jest połączone działanie doboru naturalnego i przypadkowych mutacji. Zwolennicy koncepcji stworzonego systemu praw i przypadku argumentują, że stworzenie i przypadek nie muszą się wykluczać, jak się często twierdzi. Zarzut ten odpiera Howard Van Til. Można spotkać twierdzenie, że losowość dominująca w podstawowych procesach i zdarzeniach ewolucji biotycznej wyklucza możliwość, iż rozwój ewolucyjny mógł przebiegać zgodnie z wcześniejszym zamysłem. Wykażę fałszywość tego twierdzenia za pomocą prostej ilustracji. Przypuśćmy, że istnieje całkowicie uczciwe kasyno, w którym żadna gra nie jest zmanipulowana. Każde odwrócenie karty, każdy rzut kostką i każdy cykl automatów do gier jest autentycznie losowy. Czy wykluczona jest przez to możliwość, że wynik działania kasyna został uprzednio zamierzony? Oczywiście, że nie. W rzeczywistości, obliczając stawki wypłat, właściciele kasyna polegają właśnie na tej losowości. Dzięki temu zyskują pewność, że na zakończenie dnia będą mieli pokaźny zysk z premii, z napiwków. Skoro zatem właściciele kasyna, będąc jedynie ludźmi dla osiągnięcia swoich celów, mogą posłużyć się zdarzeniami losowymi, to czyż Bóg nie mógłby tego zrobić na znacznie większą skalę w historii powstania stworzenia? Pominąwszy różnice, wszystkie te trzy odmiany teistycznego ewolucjonizmu mają jedną wspólną cechę, która dyskwalifikuje je jako koncepcje spójne z teorią inteligentnego projektu. Działanie Boga, czyli inteligentnego projektanta, nie jest wykrywalne naukowo. W sferze empirycznej, zdaniem teoretyków projektu, poglądy te są nie do odróżnienia od teorii naturalistycznych, a nawet od ewolucjonizmu ateistycznego. To taki ochrzczony ewolucjonizm. Jest to powód, dla którego Kazimierz Jotkowski nazywa takie stanowisko teistycznym ewolucjonizmem naturalistycznym, a Philip Johnson teistycznym naturalizmem. W świetle naturalistycznego, teistycznego ewolucjonizmu, Bóg jest tylko teologicznym dodatkiem, nie sprawiającym żadnej rozpoznawalnej metodami naukowymi różnicy z trójki w świecie przyrody. Teoretycy projektu, przynajmniej ci dostrzegający znamiona projektu w świecie biologicznym, twierdzą jednak, że nie to jest powodem odrzucenia przez nich tego poglądu. Nie chodzi im też o teologiczną niezgodność teorii ewolucji z teizmem, lecz o to, że ta pierwsza nie ma potwierdzenia empirycznego, przez co nie jest adekwatną teorią naukową i utrzymywanie stanowiska łączącego ją z teizmem nie ma w chwili obecnej większego sensu. Wskazują jednak, o czym warto wspominać na marginesie, że chociaż chrześcijaństwo jest spójne z teistycznym ewolucjonizmem, jako takim. Zaprezentowane wyżej drugą i trzecią formę tego poglądu warto uznać za zgodne z tradycyjnym teizmem chrześcijańskim. W teologii procesu Bóg nie jest wszechmogący i nie stanowi ostatecznej rzeczywistości, gdyż jest zależny od zasad przyczynowych rządzących rzeczywistością, których nie możesz naruszać. Bóg ewoluuje razem ze światem i jest zakorzeniony w czasie. Bóg nie może przewidywać przyszłości. Może on co najwyżej czynić w stosunku do niej uczone domysły, ewoluując w czasie, w każdym jego punkcie. Bóg musi również współdziałać ze światem istniejącym w danej chwili, a w związku z tym musi działać w zgodzie z zasadami rządzącymi takim światem. Umożliwia to Bogu delikatne sterowanie
światem i stopniowe prowadzenie go w nowych kierunkach. Nie pozwala to jednak Bogu na wprowadzenie radykalnych nieciągłości, takich jak wskrzeszanie ludzi zmarłych czy stwarzanie gatunków od zera. Ewolucja, nie zaś rewolucja, jest dewizą teologii procesu. Teologia procesu postrzega świat i zasady nim rządzące jako pierwotne. Bóg pojawia się jako drugi, uwarunkowany tymi zasadami. Podobnie do bogów greckich, zamieszkujących górę Olimp, którzy byli uwarunkowani wyrokami losu, zgodnie z tym, że Bóg jest czynnikiem kierującym, który prowadzi świat, lecz jest ograniczony owymi bardziej podstawowymi zasadami. Co więcej, pozbawiony mocy do sprzeciwu wobec tych zasad, procesualny Bóg musi przyjmować to, co ma pod ręką. No jest takim najemnikiem. Rzeczywiście procesualny Bóg zawsze ustępuje przed wolnością stworzenia. W klasycznym teizmie natomiast stworzenie zawsze ustępuje przed boską wolnością. Koncepcji stworzonego systemu praw i przypadku, czy w pełni wyposażonego stworzenia, zarzuca się natomiast, że wbrew tradycyjnemu teizmowi chrześcijańskiemu, odwołuje się ona do nieaktywnego Boga, który po stworzeniu świata nie troszczy się już o swoje stworzenie i weń nie ingeruje, co bardziej przypomina deizm. Zwolennicy tego stanowiska odpowiadają, że Bóg ciągle jest aktywny w stworzeniu. Michał Heller twierdzi na przykład, że Bóg nieustannie podtrzymuje świat w istnieniu. Choć w przyrodzie istnieje ciągłość przyczyn naturalnych i Bóg nie może interweniować bezpośrednio w porządek przyrody, bez nieustannej bezpośredniej obecności Boga w przyrodzie, ona sama oraz zachodzące w niej związki przyczynowo-skutkowe nie mogłyby istnieć, lecz procesy naturalne mają swoją autonomię, której Bóg nie narusza. Bóg przewiduje wszystko, co od samego początku i ustawia parametry wyjściowe wszechświata tak, że nawet modlitwy spełniane są bez potrzeby i jego działania, w tym czasie, w którym faktycznie zostały one wypowiedziane. Bóg więc nie ingeruje bezpośrednio w przyrodę, lecz tylko to, na co sobie pozwolisz. Lecz tylko na samym początku przewiduje, programuje cały system i wszystkie jego części. I nieustannie zapewnia mu istnienie. Jak wskazuje Kazimierz Jotkowski, taki teistyczny ewolucjonizm jest w praktyce identyczny z deizmem, a różni się od niego jedynie werbalnie, wskutek przejścia ze sfery empirycznej do sfery metafizycznej. Teistyczny ewolucjonizm w takim wydaniu jest deizmem. Wszędzie tam, gdzie możemy coś zaobserwować, zmierzyć czy zbadać. Różni się zaś od niego tylko stwierdzeniem, że Bóg jest zawsze i wszędzie aktywnie obecny, mimo iż w tej obecności w żaden sposób nigdy i nigdzie wykryć nie jesteśmy i nie będziemy w stanie. Zauważmy jednak, że pogląd Hellera, dopuszczający uprzednie zaprogramowanie odpowiedzi na modlitwy, zachowuje element troski o losy ludzi, charakterystyczne dla współczesnego, tradycyjnego teizmu chrześcijańskiego. Tyle, że Heller, będąc zwolennikiem naturalistycznej wizji nauki, jest zmuszony do przyjęcia, iż Bóg spełnia modlitwy w jakiś niedostrzegalny empirycznie sposób, to znaczy tak, że nie będzie wyraźnych empirycznych przesłanek dla wniosku o boskim działaniu. W przeciwnym razie byłby bliski częściowej akceptacji teorii inteligentnego projektu. Gdyby przyjmował tę drugą możliwość, to jego koncepcja dopuszczałaby również prowadzenie rozmów z Bogiem w czasie rzeczywistym za sprawą wbudowanej informacji, co nie wymagałoby bezpośredniej komunikacji Boga z ludźmi. Możliwe jest również stworzenie innej kategorii teistycznego ewolucjonizmu. Teistycznego ewolucjonizmu nienaturalistycznego, czy jak chce Kazimierz Jotkowski, prowidencjalnego lub opatrznościowego. W tej odmianie działanie ewolucji łączy się z okazjonalnymi interwencjami Boga w porządek naturalny. Interwencje te pozostawiałyby w przyrodzie luki, których nie można byłoby wypełnić wyjaśnieniami naturalistycznymi. Taki teistyczny ewolucjonizm jest już zgodny z teorią inteligentnego projektu, bowiem w lukach tych można dostrzegać znamiona projektu. Teistycznym ewolucjonistą takiego rodzaju mógł być Michael Bay, który akceptuje uniwersalną wspólnotę pochodzenia, lecz przyjmuje nienaturalistyczny mechanizm ewolucji i wierzy,
wierzy w chrześcijańskiego Boga. Takich też teistycznych ewolucjonistów miał na myśli teoretyk ruchu projektu Paul Nelson, gdy zaliczał ich do wielkiego namiotu ruchu inteligentnego projektu. Przez teistyczny ewolucjonizm rozumiem każdą teorię ewolucji, w której przymiotnik teistyczny sprawia różnicę eksplanacyjną lub autentycznie wpływa na treść nauk biologicznych. Do namiotu projektu nie włączam tych ujęć teistycznego ewolucjonizmu, w których teistyczny jest jedynie pustym empirycznie dookreśleniem, tak jak w wyrażeniach czekoladowy lód lub zimna woda. Przymiotnik teistyczny powinien wskazywać na coś istotnego, doniosłego i wykrywalnego. Zauważmy, że taki teistyczny ewolucjonista, dla którego teizm nie jest pustą empirycznie etykietką, byłby de facto teoretykiem projektu. W istocie zazwyczaj nie takie osoby określa się mianem teistycznego ewolucjonisty, lecz tych, którzy odpowiadają się za naturalistycznym teistycznym ewolucjonizmem. Nawet Bay nie uważa się za teistycznego ewolucjonistę, a kiedy tylko wspomina o tym stanowisku, zawsze się od niego odcina. Zakończenie. Z rozważań na temat stosunku teorii inteligentnego projektu do ewolucjonizmu wynika, że to, czy tę teorię można nazwać antyewolucjonizmem, zależy od użytego znaczenia terminu ewolucja. Krytycy na ogół mają tego świadomość, a mimo to używają, być może dla wygody lub efektu retorycznego, tej mylącej etykietki. Teoretyk projektu może zaakceptować dowolną dozę naturalistycznej ewolucji, byleby tylko w którymś choćby jednym punkcie historii naturalnej pozostawiono miejsce dla empirycznie stwierdzalnej ingerencji istoty inteligentnej. Z tego powodu etykietki epizodyczny kreacjonizm lub przerywany naturalizm, punctuated naturalism, również nie są odpowiednie w odniesieniu do teorii inteligentnego projektu. Jedno, co łączy wszystkich teoretyków projektu, to teza, że wszechświata nie można wyjaśnić wyłącznie w kategoriach naturalistycznych i że wyjaśnienie pewnych jego cech, począwszy od subtelnego zestrojenia praw i stałych fizycznych, a na specyficznych strukturach biologicznych i organizmach skończywszy, wymaga odwołania do przyczyny inteligentnej. To właśnie metoda wnioskowania o projekcie umożliwia odrębność, ale i jednoczesną zgodność teorii inteligentnego projektu z wieloma formami kreacjonizmu i ewolucjonizmu. Cechy stanowiące podstawę wniosku o projekcie, a więc wskazujące na inteligentną przyczynę ich powstania, same w sobie nie dostarczają szczegółowych informacji ani na naturze tej inteligencji, na przykład czy jest naturalna czy nadnaturalna, ani o dokładnym sposobie wytworzenia badanych struktur, czy istota inteligentna wytworzyła je z niczego własnoręcznie, przekształciła istniejące już struktury, wzorce, czy też posłużyła się procesami ewolucyjnymi, pozostawiając jednak w przyrodzie charakterystyczne ślady swojej działalności. Jak pisze Dembski, w ramach teorii inteligentnego projektu najważniejszym pytaniem nie jest to, jak organizmy powstawały, lecz czy ukazują one wyraźne, wykrywalne oznaki zaprojektowania przez inteligentną przyczynę. W zasadzie proces ewolucyjny w równym stopniu może ukazywać takie oznaki inteligencji jak dowolny akt specjalnego stworzenia. Gdzie indziej dodaje, ID nie jest teorią interwencjonistyczną. Teoria ta interesuje się przede wszystkim wykrywalnością projektu, ale wykrywanie aktywności inteligentnego projektanta nie daje wiedzy, o ile nie przeprowadzi się dalszych badań i nie dostarczy dodatkowych świadectw. O tym, jaką metodą ów projektant się posłużył, okazjonalnie interweniując, wprowadzając informacje w sposób ciągły, czy też dostarczając całą potrzebną informację na samym początku, front loading. Innymi słowy, ID obejmuje wszystkie poglądy teleologiczne, które dopuszczają możliwość empirycznego wykrywania prawdziwego projektu, co oznacza, że ID jest teorią minimalistyczną pod względem filozoficznym. Zauważmy na koniec, że przynależność do ruchu inteligentnego projektu, który ma zresztą charakter nieformalny, nie jest równoznaczne z byciem teoretykiem projektu i na odwrót. Na przykład David Berlinski jest członkiem założonego przez teoretyków projektu Center for Science and Culture, ale nie opowiada się za argumentami na rzecz projektu. Jest względem nich równie sceptyczny jak w stosunku do darwinizmu. Jak sam przyznał, podchodzi do teorii inteligentnego projektu życzliwie, lecz z rezerwą. Podobne nastawienie okazuje publicznie wobec swoich
swoich byłych żon. Interesuje go wyłącznie sceptycyzm. Ruch inteligentnego projektu jest pojemny i chętnie przyjmuje do swoich szeregów ludzi wyrażających po prostu sceptycyzm względem dominujących teorii naturalistycznych, które zdaniem teoretyków projektu są najprawdopodobniej fałszywe. Uznanie takich osób za pełnoprawnych teoretyków projektu wymagałoby natomiast, aby formułowały lub tylko akceptowały one jakieś argumenty na rzecz projektu. Z drugiej strony ktoś, kogo można zasadnie uznać za teoretyka projektu jak Francis Crick czy Michael Denton, akceptujący jakąś formę naukowo stwierdzalnej inteligentnej ingerencji w przyrodę, nie musi deklarować przynależności do ruchu inteligentnego projektu. Bardzo dziękuję.